To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Dzisiaj zapraszamy Państwa do obejrzenia piłkarskiego spektaklu na stadionie Düsseldorf Arena. Witam Państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Ten mecz z pewnością dostarczy nam wielu niezapomnianych emocji. Zapraszamy! Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Dzisiejszy skład widoczny będzie na ekranie. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Widzimy teraz skład reprezentacji Francji, a ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Dobra decyzja, udane przejście. Udało się dośrodkować, ale dobrze ustawieni obrońcy przechwytują piłkę w polu karnym. Jules Koundé. Man Dembele. Pole karne do Mbappé. Świetna główka. Wydawało się, że piłka musi wpaść do bramki. Czasami o powodzeniu akcji decydują centymetry. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Tchouaméni skutecznie. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Pośrodkowanie w pole karne. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. Deo przy piłce. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Zobaczmy, jak poprowadzi tę akcję Dembele. Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. No cóż, zamysł był dobry, ale wykonanie nie najlepsze. Mocno niecelna ta główka.
Teraz od kilkunastu minut okres naprawdę dobrej gry zespołu Francji. Konstruują sobie okazje, wymieniają celne podania. To się może podobać. Mimo wciąż utrzymującego się remisu da się zauważyć, że to zawodnikom tej drużyny bardziej zależy na strzeleniu gola, który dałby im prowadzenie. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Naprawdę udana interwencja. Christoph Baumgartner. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Teraz strzał z dystansu. Ale ten strzał nie mógł zaskoczyć. Czujna interwencja. Thuram. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Mbappé teraz przy piłce. I teraz przejmują piłkę. Lienhard. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. Arnautowicz w posiadaniu piłki, broni teraz strzał, ma piłkę w rękawicach, dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz, za łatwa strata. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc jak zaczną nimi sypać na lewo i prawo, to obejrzymy wspaniałe widowisko. Deo przy piłce. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Udane podanie i przechwyt. Bosz. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Teo Hernandez udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Przejmuje piłkę po dośrodkowaniu, ale jeszcze tam próbują naciskać. Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Bosz. Christoph Baumgartner. Arnautowicz w posiadaniu piłki. Pewnie teraz chwyta piłkę bez żadnych problemów. William Saliba.
Francuzi będą kontynuować grę. Ależ teraz przegląd pola. Griezmann! O, przyjmuje teraz na siebie groźnie wyglądający strzał. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Doskok do rywala i po akcji. Korzystając z okazji, chciałbym teraz Państwa zaprosić na naszą kolejną transmisję, czyli kolejne emocje związane z najpiękniejszym sportem świata. Miejmy nadzieję, że obie drużyny pokażą dziś, na co je stać. Nie będzie odstawiania nogi, bo obu zespołom zależy na wyniku. Francuzi przeprowadzają zmianę zawodnika. Bosz. Piłka wędruje do Linharta. Theo Hernandez. Theo przy piłce. Dośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Najprościej teraz jak się da, byle dalej. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Bosz. Uwaga, robi się groźnie. Jeśli teraz strzelą, to może być gol na wagę wygranej. Przeciwnicy przejmują. Teraz Baumgartner blokuje to bez trudu. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Może im dać prowadzenie. Nie myli się teraz. Pakuje piłkę do pustej bramki. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Francja ma piłkę, sędzia nie gwiżdże. Bez problemu tu się urywa. Znakomite zachowanie bramkarza. Wyjście, prima sort.
Zbliżają się do pola karnego drużyny przeciwnej. Wciąż nie poddają się, jeszcze wierzą w remis. Z poświęceniem i skutecznie. Koniec meczu, proszę Państwa. Zespół gospodarzy nic tu już nie zmieni. Przegrywają i muszą się z tym pogodzić.